pierwszej części. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Żeby Twoja wiara mogła działać prawidłowo, musi być zaczepiona na miłość. To jest wiara w miłość. A więc widzimy trzeci element. Pierwszy to jest wiara w Słowo, czyli w koncepcję Bożą. Po drugie, to jest wiara w imię Jezus i wszystko, co z tym jest związane, przez uczułem. I po trzecie jest to wiara w miłość. Bóg jest miłość. Charakterem Boga jest miłość. Istotą Boga jest prawda. Charakterem Jego jest miłość. To jest prawda wyrażana w miłości. Tutaj jest napisane, myśmy poznali miłość i myśmy uwierzyli w miłość. Ale w jaką miłość? W tę miłość, którą Bóg ma do nas. I teraz posłuchaj bardzo ważnej rzeczy. Żeby Twoja wiara była skuteczna, Ty musisz poznać, czyli doświadczyć i uwierzyć, czyli być przekonanym o Bożej miłości do Ciebie. Nie o Bożej miłości w ogóle. Krótko powiedziałeś. A żeby chrześcijanin prawidłowo wierzył, to musi odczuwać, że jest kochany. Chrześcijanin, jeżeli nie odczuwa, że jest kochany, nie będzie prawidłowo wierzył. I koniec. Myśmy poznali, czyli ginosko, czyli myśmy głęboko, dokładnie, dosadnie, ostatecznie poznali, czyli dotknęli, doświadczyli, przeżyli i uwierzyli, czyli my jesteśmy pewni. Wiecie, co to jest pewne? W ogóle o pewności się nie rozmawia. Ja jestem duszpasterzem, jak przychodzą do mnie ludzie i ze mną rozmawiają o czymś, to nigdy ze mną nie rozmawiają o pewności. Ostatnio przyszedł do mnie człowiek i mówi do mnie, ja wierzę, ale nie mam czegoś tam i mi tłumaczy. W ogóle najlepszy numer to jest taki, że ludzie przychodzą po to, żeby im pomóc i od razu ci tłumaczą, jak im pomóc. Oni wiedzą. To jest taka ciekawa, to taka pierwsza obrona, którą trzeba, człowiek musi złamać w sobie, że się do lekarza nie przychodzi i się nie mówi, co ci jest. Inaczej nie mówi się lekarzowi, co, jak cię ma leczyć. Natomiast człowiek przychodzi, mówi, ja wierzę i tak dalej. Ja mówię, powiedz mi, czy ty masz taką wewnętrzną potrzebę, żeby mi udowodnić, że jesteś mężczyzną? Nie. Ja mówię, nigdy ze mną nie rozmawiasz o tym, że masz wątpliwości na przykład. Nie. No to w ogóle tak pewny jesteś, że jesteś facetem, tak? No tak. Mówię, cały świat mówi, że nie jesteś, tak? No, no ale jestem. I mówię, nie pytasz mnie o nic, no nie potrzebujesz mnie do tego, tak? Mówię, bo jesteś tego pewny. A więc jeśli przyszedłeś do mnie i mówisz o tamtej sprawie, że tam masz, że ty wierzysz, ale nie masz, to znaczy, że ty nie wierzysz. Nie masz pewności, nie jesteś przekonany. I wiesz, z miłością jest tak, że ty musisz być przekonany, że Bóg cię kocha. A jak można być przekonanym, że Bóg cię kocha? Ty musisz doświadczyć tej miłości. I człowiek, który nie doświadcza miłości Bożej, to jest człowiek, który nie może uwalniać wiary. Bo żeby uwalniać wiarę, trzeba czuć się kochanym. Jeżeli nie czujesz się kochanym, to nie możesz wierzyć prawidłowo. To nie ma w ogóle bata. Człowiek nie czujący się kochanym, zaznaczam, nie wiedzącym, że jest kochany. My tu wszyscy wiemy, że Bóg nas kocha. Tu każdego by zapytał po kolei, to taki traktat wysmarujesz. No. Bóg mnie kocha! Umarł za mnie na krzyżu. Jak się czujesz? Czy czujesz się kochany? Coś ci powiem. Ja w ogóle nie mam żadnych kompleksów. Nie posiadam żadnej potrzeby tego, żeby ktoś mnie pochwalił. Nie wstydzę się niczego. Ja się w ogóle niczego nie wstydzę. Wiesz, że się niczego nie wstydzę. W ogóle może zrobić cokolwiek. Ja na przykład mogę głosić na plaży za nudystów w ogóle. Nie mam z tym żadnego problemu.
To nie jest żadne, ja nie mam żadnej takiej myśli nawet, że to mógł być jakiś problem. Czy rozumiecie? To w ogóle... To ja się czuję kochany, kochany, kochany. Ja się czuję bardzo, bardzo kochany od rana do nocy. Teraz wiesz, dlaczego się tak czuję? Bo ja poznałem miłość. Poznałem ją, że ja doświadczyłem tej miłości. Ostatnio pokażę wam. To dzisiaj o tym rozmawialiśmy też ze znajomymi. Na poprzednim nabożeństwie, są dwa nabożeństwa wcześniej, już nie pamiętam, czy jakoś tam ostatnio. Śmiałem się w kościele, bo mówiłem, że tam się są kościoły, jak się zbiera pieniądze, tam się muzykę puszcza i tam się śpiewa, wszystko daje Jezusowi, jego łaski, pragnę żyć, takie tam. To są manipulacje psychologiczne, wiesz, to jest manipulacja po prostu człowieka. Tak ładnie brzmi, ładnie wygląda, to się przyjął. To jest taka kolejna ściema, kolejne oszustwo. Ja się z tego śmieję i szydzę, bo to ja powiedziałem, że Bóg nie szydzi w ogóle, nie? Szydzę z tego publicznie. I tam były zbierane pieniądze i tam zacząłem tak sobie gadać. Ja gada się ci z przodu i mówi. A pamiętasz, jak ostatnio, że szedł i śpiewał, mówi, wszystko daje Jezusowi? Ty, słuchajcie, i mi się przypomniało, jak po moim nawróceniu już, byłem w Warszawie lata temu. Byłem w Warszawie i głosiłem Ewangelię, w ogóle taką wielką Biblię, chodziłem pod pachą, czy cały czas Biblię miałem przez taką grupę. Ja ją czytałem, cały czas czytałem też tą Biblię, ale też ja się czułem bardzo bezpieczny. Miałem zaniżone poczucie własnej wartości, jeszcze nie znałem dobrze Boga, chociaż głosiłem tą Biblię, to byłem protestant, protestancki na wszystkie możliwe strony. I wyszedłem z knajpki, kupiłem sobie kawkę i szedłem sobie gdzieś tam, jeszcze czekałem na kogoś tą Biblią pod pachą i śpiewałem tą piosenkę, wszystko daję Jezusowi, z Jego łaski pragnę, że do prostytutki szedłem. Poszedłem do prostytutki. Na Melinę. I powiem z prostytutką, zapłacił mi 80 zł. Bo wtedy w kościele zielonoświątkowym w Warszawie, jak wyszedłem z tej Meliny, stałem tam na tej ulicy, to myślałem, że umarłem. Ja wtedy jeszcze uważałem, że można stracić zbawienie. My straciłem zbawienie do piekła, koniec. Koniec ze mną. A że niedaleko był zbór, którego byłem czynnym członkiem. I zacząłem szaleńczo biec, najpierw pod ziemiami, potem w ogóle takie była technikum, takie było, bo myślałem, że ci uczniowie z technikum to mnie zabiją, w ogóle takie miałem odczucia wtedy, słuchajcie, w ogóle światło się zawalił. I nie byłem porozprawiany z różnymi rzeczami w ogóle. I wpadłem do tego zboru, tam pastor mieszkał. Zacząłem tłuc do niego i wyszedł. 40 minut zapłakałem w tym zborze, mu w rękach. Wyłem, krzyczałem, człowieku, wiesz, mówię, umieram, w ogóle ginę, módl się, w ogóle, wiesz, nie? Od siedzący. Po 40 minutach tego stanu, on mówi, w ogóle, powiedziałem, co zrobiłem, w ogóle przyznałem się zaraz do niego. I mówię, on mówi, nie wiem, mówi, na pewno, Bóg ci na pewno przebaczył w ogóle, na pewno to, co teraz mówi, to ci przebaczył Pan, na pewno. I tam, ale swoje jeszcze dodał, już nieważne, co on tam dodał. Ale wiecie, o co chodziło. Jesteśmy w naszym kościele. 120 ludzi na sali. Okay. Moja żona siedzi. I mówi to do mnie i obydwoje się z tego śmiejemy. Wiecie, co to oznacza? Że czujemy się kochani. Nie interesujemy się w ogóle niczym, bo mamy bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa. Uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Ja jej
to wyznałem, ona mi przebaczyła, żyjemy, funkcjonujemy, kochamy się. Nie ma w nas zadań, dziur. Wiecie czemu? Bo uwierzyliśmy w miłość. Możemy o tym publicznie mówić. Ja mam wywalone na to, co kto o tym powie. Wiecie dlaczego? Mnie w ogóle to nie obchodzi. W ogóle mnie to nie obchodzi, co kto pomyśli o tym wszystkim. Wiecie dlaczego? Bo uwierzyłem w miłość, którą Bóg ma do mnie. Że jak Bóg mnie kocha, to cały świat może mnie nie kochać. Czy jak Bóg mnie kocha, to nikt nie musi mnie szanować. Czy jak Bóg mnie kocha, to każda ślina wypluta na mnie będzie miała zapach Chanel numer 5. O to chodzi z miłością. I teraz posłuchaj. Ja doświadczyłem tej miłości. Dlatego moja wiara jest niezachwiana. Moja wiara dzisiaj jest jak słup betonowy, jak tama, nienaruszalna. Bo ja czuję się kochany. A jeżeli ktoś nie czuje się kochany, to jego wiara będzie mała, drobna i częściowa. I raz będą rzeczy działać, a raz nie będą rzeczy działać. I życie chrześcijanina będzie jedną wielką sinusoidą. Raz pod wozem, raz na wozie. Tak? I tak funkcjonuje Kościół w Polsce. Ludzie nie czują się kochani. Nie czują się kochani, a ja się czuję kochany. Czuję się kochany. Nie przepraszam Boga za moje grzechy. Nie kajam się przed Nim. Rozumiesz? Bo się czuję kochany. Nie mam wyrzutów sumienia. Jak upadnę, obmywam się w krwi Jezusa. Tak? Przez jedną mikromyśl. Przez świadomość. I moja wiara dlatego ma punkt zaczepienia. Ja wam pokazuję potężne haki wiary. Wiara jest zawieszona na tych rzeczach. To są kanały wiary, a innych nie ma. Jeżeli nie masz świadomości, że Boża koncepcja, czyli Boże Słowo jest ostateczne, czyli prawda dla ciebie jest relatywna. Jeżeli imię Jezus nie jest ci dogłębnie znane. W związku z tym, co ci mówiłem. Jeżeli nie czujesz się kochany, to twoja wiara jest jak babie lato. List do Rzymian 5:80. Bo to musimy dodać do tego natychmiast pewną rzecz. List do Rzymian 5:80. Bóg zaś daje dowód. Dowód. Czyli nie jakąś rzecz niepodpartą faktem. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednanymi dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Przez czyje życie dostępujemy zbawienia? Przez życie Jego, a nie swoje. Amen? Amen. Alleluja. Dostępujemy zbawienia, nie przez życie swoje. Człowiek, który czuje się kochany, wie, że zbawienia nie można stracić. Człowiek, który się czuje kochany, wie, że Bóg go nigdy nie zostawi i nie opuści. Od czego się zaczyna głębokie poznanie miłości? Od tego, że
uznajemy za podstawę, za dowód, za największy fakt, to, że Bóg już się raz rozgniewał na niebie zamiast nas. Cały sprawiedliwy gniew Boga spadł na Jezusa. Bóg nie ma dla nas gniewu. On nie posiada kropli gniewu. Co to znaczy? On się wyżył na nim. Po prostu. Szalony atak nastąpił na Jezusa. Cały sprawiedliwy gniew. To, co Jezus potem prezentował w świątyni, to się stało z Nim na krzyżu Golgoty. Rozumiecie? To On tam był w ten sposób potraktowany przez Ojca. To jest szok. I to jest dowód. 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 No pamiętam, kiedyś byliśmy na spotkaniu w Krakowie u Drzyzgi w programie, jak ja to powiedziałem, że w ogóle, że ja siedzę w okręgach niebieskich z Chrystusem Jezusem. W ogóle oni byli zagotowani tutaj wszyscy człowieku. Jak Pan może? Ja mówię, tak, jestem niewinny. Pan zabił człowieka. I co z tego? Mówię. Ksiądz tam taki siedział w boku. Ja mówię, z łaski jestem zbawiony. Przez wiarę. Nie zemię to. Boży to dar. Prawda? Mówię to księdzu. No prawda, to jest ksiądz. W okręgach, a wyrzuty sumienia, mówię, Jezus cierpiał na krzyżu Golgoty, że ja się nie potępiam całe życie. To jest nie do przyjęcia przez umysły ludzi, ale to jest dowód Bożej miłości do nas. Dowód, ten dowód trzeba w swojej głowie posadzić na pierwsze miejsce, rozmyślać o nim, mówić go 400 tysięcy razy dziennie. Jestem niewinny, jestem niewinny, jestem niewinny, jestem niewinny. Nie, Jezus, 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 on ukarany, on ukarany, Jezus ukarany, Jezus pobity, ja niewinny. Bóg mnie kocha, Bóg szaleje na moim punkcie. To są rzeczy, które chrześcijanin musi w swoim życiu, tak, wprowadzić. To, co się stało z Jezusem, musi stać się, twoja głowa musi stać się pełna tego zjawiska. To jest dowód, ten dowód. W ogóle dowód to jest coś takiego, przyjaciele, co jest niepodważalnym faktem. To jest jakiś dowód, dowód w sprawie, to nie jest poszlaka. Być może, nie być może, już dokonałem tego aktu. To od tego się zaczyna cała kwestia rozmiłowania w tym Bogu. Potem, tak, idzie za tym przebywanie z Nim, poznawanie Jego praw, dowiadywanie się o różnych rzeczach. Potem idzie za tym odważne wprowadzanie tych rzeczy do swojego życia. To już takie, ale to początek jest ten sam dla każdego z nas. Bóg daje dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Że zostaje, że w ogóle to jest takie pewne, że nie przez nasze życie, że to w ogóle, okay, do mnie to dotarło, że to nie przez moje życie, okej, to znaczy wow, to znaczy, że ja w ogóle nie ma znaczenia, co ja robię. To nie ma znaczenia, co ja robię. To nie ma znaczenia, co ja robię. Alleluja! Mówię, o Boże kochany! To nie ma znaczenia, co ja robię. Wow! Ale miłość, w ogóle ale jazda. W miłości nie ma bojaźni. Podobaj, jeżeli odnajdujesz w sobie drobniuteńką, minimalną, taką okruszynkę lęku przed Bogiem, tak? To to będzie blokowało twoją wiarę. Upadłem. Spokój. Co mam zrobić? Leż. I daj się pokochać leżąc. Nie muszę stać. Leż na razie. Wiecie, jaki jest sposób na grzech w naszym życiu? Że kiedy upadasz w grzech, tak? To musisz sobie uświadomić, że On Cię kocha, kiedy jesteś w grzechu. I to Ci da siłę do wyjścia z grzechu. Bo Boża dobroć do upamiętania prowadzi. Rozumiesz? Jak się będziesz starał wyjść z grzechu, tak? To
to nigdy nie doświadczysz Bożej miłości. I twoja wiara nie będzie działała. To kurczę, są takie mechanizmy. Jak ja te mechanizmy poznają, mówię, ale jazda. Tak? To nie będę się wierzyć. Nie będę się wierzyć. Żeby wierzyć prawidłowo, trzeba czuć się kochanym. Żeby czuć się kochanym, trzeba w sobie usankcjonować ten fakt, że kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem, Chrystus za ciebie umarł. Ludzie, my idziemy do uproszczenia życia, nie do utrudnienia. My upraszczamy, prostujemy drogi pańskie, wyrównujemy grunt. Nie mówimy, no wiesz, jakie to są zagmatwane rzeczy. Nie są w ogóle zagmatwane rzeczy. Rzeczy są proste, proste. Moja żona poprzebaczała mi takie rzeczy, że się w głowie nie mieści. Jak to jest możliwe? Jak ona mogła mi to poprzebaczyć? Wiecie, dlaczego ona to mogła poprzebaczyć? Bo ona poczuła się kochana. No. W ogóle, jak się człowiek nie czuje kochany, to nie będzie odpuszczał innym. Będzie zawzięty człowiek i będzie, nie, ja nie mam, niech on nie ma. Nie skrzywdził. A niech mu spadnie jego w ogóle czyn na głowę, się nauczy. Panie, pobłogosław mu wedle czynów jego. Panie, nie zapominaj grzechów jego. To się od razu przypomina w ogóle Kargul i Pawlak, człowieku. Jak on się modli, Pawlak. Mówi, dlatego jeszcze tego syna kretyna swojego, człowieku, każe mu ze sobą się modlić. I klęczą razem, proszę ciebie, i się modlą. Proszę ciebie. Mówi, a Panie, pobłogosław nam. Mówi, a na te całe plemię karkulowe, niech spadną wszystkie plagi egipskie. A tylko się nie pomyl, Panie, i nas Pawlaków nie doświadcz. Człowieku, jak gdzieś to widzę, mówię, typowy Polak w ogóle. Rozumiesz? Się nie pomyl. Się pomyli, proszę ciebie, i tu pole nie obrodzi, u Pawlaków. Ona wybaczyła, bo... Wybaczyła, bo ona poczuła się kochana, że bezpieczna się poczuła. Bezpieczna. Wiesz, kiedy nie będzie problemem dla ciebie to, że ktoś cię okradnie, jak będziesz milionerem. Wiecie, dlaczego dla Jezusa nie było żadnym problemem, żeby zrobić z Judasza skarbnika zboru? Człowieku? Kostek ma go wydać. Ten ma słowo wiedzy, że go wyda. Rozumiesz? Wie, że ma człowieku pociąg, proszę ciebie, do złodziejstwa. Ty i sakiewkę mu dał. Ja mówię, nie, no nie mogę. W ogóle wiesz, no różnymi rzeczami mnie rozpala. W ogóle mówię, dlaczego on mu dał tę sakiewkę? W ogóle mówię, no ja bym w życiu nie do takiego kościoła, ty w ogóle do dostępu do konta kościoła. Rozumiem, co chodzi. No mówię, Boże, w ogóle skąd ten pomysł? Żeś ty mu w ogóle takie coś dał, nie? Ale mamy nie zależy. Nie? Ja się różnych rzeczy bym spodziewał. Wiecie, ja słyszałem tyle teologii różnych na różne tematy. Ale w ogóle, kiedy ty szukasz Boga, kiedy zgłębiasz w ogóle i kiedy słyszysz, w ogóle mówię, Boże, dlaczego ty dałeś Judaszowi być skarbnikiem tej ekipy twojej? Przecież ci kradł z tego juka tam. A mi nie zależy. I wiesz, co do ciebie dochodzi, że tobie zależy? Rozumiesz? I w ogóle siedzisz i płaczesz, bo w ogóle wiesz, że demoniczna siła mamona w ogóle wpływa na twoje życie na przykład. Wiesz, że jesteś zalękniony. Wiesz, że masz, proszę ciebie, lęki egzystencjonalne. W ogóle patrzysz na niego, w ogóle wiesz, ja tak patrzę na tego Jezusa, w ogóle mówię, o Boże, mówię, ale mnie to przygniotło, mówię. Przygniotło mnie to, że ci nie zależało w ogóle na tym. Jak to się stało, że ci nie zależało? Co to, mówię, dobrze, mówię, dobrze, ja też tak chcę. No chcę tak, Panie, mówię. No chcę. Chcę, żeby mi nie zależało, czy ktoś mnie wykręci w życiu, czy nie. No. I wiecie, kiedy zaczęło następować to, że mi nie zależy, przestało zależeć, czy ktoś mnie wykręci, czy nie. Kiedy poczułem się bezpiecznie. Wiecie, w ogóle nie mam żadnego problemu, żeby być z ludźmi, którzy są wokół mnie, którzy mnie zawodzą. Wiesz? No jak mówię, że to jest twój problem. Ale ja się musiałem poczuć bezpiecznie. Ja uwierzyłem, że Bóg mnie kocha. Ja się czuję kochany.
Musisz to zrobić w swoim życiu. Zacznij od tego, że będziesz rozważał dniem i nocą fakt, że Jezus umarł za twoje grzechy, że Jezus został ukarany, że Jezus wziął na siebie cały zasłużony, sprawiedliwy gniew Boga. Zakochasz się w Nim. Kiedy przyjdzie ci jakakolwiek myśl, która stoi kontra temu zjawisku, natychmiast musisz uznać to za opresję. I musisz z Nim przebywać, i wchodzić w Jego prawdę, i odważnie ryzykować. Trzeba wrócić do domu, na szybko przebacz. Czy krótko po przebaczeniu na przykład. No ja wszystkim przebaczyłem, no bo się okaże. Czy Ty przebaczyłeś, iść do domu się dowiedz. Zacznij sobie rozmyślać o kimś, kto Cię skrzywdził. Rozmyślać sobie zacznij. Pomyśl sobie, że bierzesz go za rękę, idziesz tam w patery, patrzysz pół w oczy, wypijesz watę cukrową i nie po to proszę Ciebie, żeby sobie zapuścił serce i umarł. No dlatego, że go lubisz. Zacznij zwiększać Jego imię. Napisz dla Niego wiersz. Zrób to. I zobaczymy, co się z Tobą będzie działo. Zobaczysz, czy Ci przyjdzie łatwo, czy trudno. A potem dopiero zacznij teologizować. Bo ja wiem, że wybaczenie jest aktem decyzji. Tylko ja spotkałem mnóstwo tych chrześcijan, którzy aktem decyzji przebaczyli. Rozumiesz? Ale potem jak dochodzi co do czego, tak? To natychmiast stają o konie. O nie! Więcej nie wpuszczę go do mojego życia. A dlaczego? Przecież mu przebaczyłeś. Czemu go? No, ale przecież... Ja słyszę potem tej sobie. Ale przecież czymś innym jest zdrowy rozsądek. Bóg dał też rozsądek. Odpowiedź jest rozsądek. Ja mówię, idź ty, mówię, ty wylękniony patafianie, ty. Mówię, zrozum, że masz ranę wielkości Chicago. Taką masz ranę. To jest prawda o tobie. Nie czujesz się kochany. I to jest powód, dla którego tego gościa nie możesz wpuścić. Nie teologizuj. Spokutuj. I zacznij iść w stronę, o której Ci dzisiaj mówię. Rozważaj to, co zrobił Jezus. Ja rozważam to, co zrobił Jezus. Rozumiecie? Ja rozważam Jezusa dzień w dzień. Od 2001 roku. A im dłużej chodzę z Bogiem, tym go więcej rozważam. Myślę o Nim. Myślę, co On czuł. I to się zaczyna przejawiać we mnie. Wiara w Boga to wiara w Jego miłość do Ciebie. Nie przejdziesz tej granicy. Inaczej nie da rady. Następna rzecz. Kolosan 2:12. List do Kolosan 2:12. 2:12. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, który też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Czwartą rzeczą, a jest ich pięć, które ja odkryłem. Pięć głównych filarów wiary. Czwartą rzeczą jest wiara w moc. Ja wierzę w Bożą moc. Słowo moc użyte tutaj pochodzi od słowa móc, potrafić coś zrobić, mieć możliwość, mogący, dlatego Bóg nazywa Boga wszechmogący, posiadający wszechmoc. Pamiętaj, że słowo moc to
To jest słowo związane z innym słowem móc. Posiadający moc to mogący. Co to jest moc? Moc to jest moc fizyki. Praca wykonana w określonej jednostce czasu. To jest moc. Praca jest wykonana w jednostce czasu. Co to znaczy wiara w moc? To znaczy, że wierzymy w takiego Boga, który w jakiejś jednostce czasu jest w stanie wykonać jakieś działanie, które przyniesie nam korzyść. Oto wiara w Boga mocy. Izajasza 40:10. Przeczytamy. Księga Izajasza 40:10. Oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nim. Są z nimi. A ci, których wypracował, są przed nim. Widzimy Boga wszechmocnego. Musisz wierzyć w Boga wszechmocnego. Bóg wszechmocy, czyli każdą rzecz On może zrobić. Ja wierzę w Boga wszechmocy. To nie jest Bóg ograniczony do czegoś. To jest Bóg wszechmocy. I ta wiara, jeżeli my mamy wiarę w Boga wszechmocy, to zaczyna ona chwytać predyspozycję mocy, bo to jest bardzo ciekawe. W ogóle moc do naszego życia płynie przez wiarę, ale żeby ona mogła popłynąć, najpierw my musimy uwierzyć, tak, w Boga mocy. Czyli my nie możemy szukać dowodu teraz, tylko musimy uwierzyć, że On taki jest. Wierzymy w Boga wszechmocy. Naprawdę, że On jest wszechmocny. Wszechmocny. Pytanie, czy to jest bezwarunkowe, czy warunkowe? Czy wystarczy, że wierzę w Boga bez mocy, a nie muszę wierzyć, że On mnie kocha? Nie. Możesz. Bo dasz rady, sprawdzisz. Bo? Bo nie dasz rady, to jest niemożliwe. Dlatego, że jeżeli ty... Dlaczego? No. Dlatego, że jeżeli ty nie czujesz się kochana... To nie możesz wierzyć w jedną rzecz, niezależnie od drugiej. Nie, nie ma takiej możliwości. No. Dlatego jesteś jedną osobą? No tak mi się wydaje przynajmniej. W większości czasu. Wydaje ci się, że jesteś jedną osobą. Ale no, musisz wiedzieć, czy jesteś jedną osobą, bo inaczej mam do czynienia ze schizofrenią. No to większość z nas tego ma. Nie, ja nie mam. Ja też. Ja jestem bardzo skonsolidowany wewnętrznie. Dobra, to ja mam schizofrenię. Właśnie. Dlatego przychodzi do ciebie taka myśl. To jest bardzo możliwe, że masz schizofrenię. Naprawdę. Okej. Okay. Bardzo dużo ludzi ma nieodkryte różne formy schizofrenii. Pracuję masowo z ludźmi, ja o tym wiem. Nigdy nie zrobili analizy. To jest naprawdę. Bo jeżeli ci przyszła taka myśl, to znaczy, że w tobie jest coś takiego jak brak zintegrowania. W tym temacie tak. Nie tylko w tym. Nie, nie to wierzę, nie tylko w tym. Zgadza się? Zgadza się. No właśnie, jesteś też osobą. Ale mówimy o tym temacie. Tak, ale to dotyczy twojej osobowości. Brak zintegrowania powoduje, że następuje sprzężenie. Ponieważ ty chciałabyś ominąć temat bycia kochaną. A wiesz dlaczego? Nie. Ponieważ masz silne zaburzenie związane z odrzuceniem. Jesteś osobą, która ma z tym bardzo duży problem. No dobra. No to tutaj jest temat A, a temat B. Mogę wierzyć, że On jest wszechmocny i nie wierzysz w to. To jest mrzonka twoja, że On jest wszechmocny. Ponieważ gdybyś wierzyła, że On jest wszechmocny, to najpierw byś uwierzyła w to, że możesz być przez Niego kochana. Więc pierwszym... Taka kolejność? Tak. Pierwszym elementem tego, że zaprzeczasz w tym momencie Jego wszechmocy, jest to, że nie wierzysz, że On ma wszechmoc, aby uczynić ciebie odczuwającą Jego miłość. To proste konstrukcja tego. Ale dlatego, że bardzo silne odrzucenie działa w twoim życiu odśrodkowo, to następuje chwiejność. Bardzo duża chwiejność. I przy tym wszystkim bardzo możliwe, że rozszczep osobowości.
Tak to działa. Niestety my jesteśmy tak zbudowani. I wiecie, my nie możemy tego ominąć, nie? Ale ja rozumiem twój dylemat. Nie można ominąć tego. Zasady są bardzo proste w życiu. Królową nauk jest logika, u której podstaw leży matematyka. Logika mówi nam o rzeczach, które są związane z implikacją. Tam A zawsze implikuje B, B, C, C, D i tak jest z Bogiem. Bóg jest logiczny. Dlatego, że jest napisane w związku z tym, Bóg jest Bogiem porządku. Czyli Bóg jest Bogiem logiki. A więc nigdy w życiu nie będziesz w stanie wierzyć w Boga Wszechmocy. Będzie to jedynie twoją mrzonką, jeżeli nie będziesz, tak, chodziła w odczuciu miłości, którą Bóg ma do ciebie. To trzeba się zabierać w odpowiedni sposób do rzeczy. Ja wiele lat ćwiczę kulturystykę. Teraz przychodzą ludzie na siłownię, którzy oczekują, że w ciągu kilku dni osiągną to, co ludzie, którzy tam są na plakatach. Nie osiągną tego. Muszą się odpowiednio do rzeczy zabrać. Tak samo tutaj, to jest kolejność. W ogóle te rzeczy, o których ja mówię, są ułożone logicznie. No tak, ale on mnie kocha niezależnie od tego, czy ja w to wierzę, czy nie, tak? Tak, ale to nie. No to jest pierwszy warunek jest spełniony. On cię kocha, ale jeżeli ty nie odczuwasz jego miłości, nie czujesz się kochana, to ty nie nadajesz się, żeby wierzyć. Nie wierzysz. Mhm. On cię kocha jak najbardziej. A co z tego, jak ty w to nie wierzysz? No tak, ale miłość skoro jest, to działa, tak? Nie. Moja wiara w miłość nie jest potrzebna, żeby nie działała. Nieprawda. Nieprawda. Nic nie działa, w ogóle wiara nie działa. Wiara jest dwubiegunowa. Jeden biegun to jest Bóg, drugi biegun to jest Ty. Nie działa wiara bez Twojego zafunkcjonowania. Bo wiara jest w ogóle Bogu niepotrzebna dla Jego funkcjonowania, ale Bogu jest potrzebna dla Twojego. Czyli Ty musisz uwierzyć, że Bóg Cię kocha. Po prostu. Nie tylko Wszechmoc. Ale jest napisane, że przychodzi w mocy. Jak Bóg przychodzi? W mocy. Czyli Bóg nie przychodzi nie w mocy. Jeżeli ktoś mówi tak, ja mam spotkania z Bogiem. Ja mówię, czy to Bóg mocy? No nie wiem, a ja mówię, wiesz, no. Kopnął cię kiedyś prąd? No tak. Ja mówię, miałeś wątpliwości, że cię kopną? Ja jeszcze nie spotkałem człowieka. Kiedyś przyszło mi do głowy, jak byłem dzieckiem, przyszło mi do głowy, chciał mi się siku. Stałem gdzieś na łące i zacząłem sikać. I mnie rzuca, patrzę, ja sikam na pastucha. I pastuch był, te druty takie, proszę ciebie, rozumiesz? Ty, ja w ogóle nie miałem wątpliwości, proszę ciebie, że tam jest prąd. A ludzie mówią, no nie wiem, czy tam moc jest. Ja mówię, przepraszam. Moc jest związana ze słowem mów. Jeżeli masz kontakt z Bogiem mocy, tak, to pojawia się w twoim życiu możliwość. Jeżeli nie ma tej możliwości, to nie ma kontaktu z Bogiem mocy. Nie wierzysz w Boga moc. Z jakiegoś tam masz bożka. Bozie na przykład. Siedzę sobie ostatnio w restauracji takiej chorwackiej. Siedzę sobie i jem sobie kotleta. Siedzi naprzeciwko mnie Chorwat z Polką. I przynieśli im takie jedzenie duże. I on, ja tak siedzę i się patrzę, bo ja ludzie obserwuję, bo ja taki trochę socjolog jestem. Lubię się na ludzi patrzeć. Nie? I tak się przyglądam, bo on ciekawy ten Chorwat, taki drobny, taki impulsywny, taki tam se tupał w rytmie muzyki w ogóle, nie? I taki mówię, fajny Chorwat taki całkiem, nie? Bo dlatego, że ja Chorwata nie widziałem, taki byłem w ogóle. I on po prostu w pewnym momencie, jak przynieśli te jedzenie, szybko się przeżegnał. Ale najlepszy był numer, co było po tym przeżeganiu. Rozejrzał się dookoła i na mnie trafił, w ogóle ja się patrzę na niego, żeby... Bo musiał, coś go przymusiło, żeby to zrobić, nie? Natomiast potwornie się zawstydził tego zjawiska, nie? Ja sobie myślę, ale wierzący gość. W ogóle wiele o co chodzi.
Chodzi o to, że wiesz, ludzie mówią o Bogu, a krama mocy nie ma. A nie ma innego Boga. I zaraz mówi, Bóg przychodzi w mocy. A zatem jeśli jest kontakt z Bogiem, to jest kontakt z Bogiem mocy. W ogóle nie ma innego Boga. Inny Bóg nie istnieje. Inny Bóg to jest bałwanek, mrzonka, Jezusik, Bozia. Rozumiecie? Coś takiego, takie coś. Tak? Głupota jakaś, no. Ostatnio w internecie widziałem człowieku, księdza, co go tak poniosło, człowieku, co nalał wody święconej w takie... No co to się powie? To mi powie, co to jest? To oprysków takich i pryska ludzi, człowieku. Ja myślałem, że spadnę, bo teraz namawiacie, chodź zobacz, mówię, jaka jadka. Hiszpan, taki wiesz, bo to oni gorący, tacy emocjonalni, proszę ciebie, wiesz, to z tego, no, człowieku, przetarg z nimi, równo, ja mówię, opryskiwacze leje po kościele, a oni siedzą, te cielęta, człowieku, mokrzycali. Ja mówię, no, jaki, no, człowiek, ten ministra, znajmę, nie mogę. Bóg to Bóg mocy. Przychodzi w mocy. Dalej, władza, jest napisane tutaj władza. Czyli kiedy ty zaczynasz wierzyć w Boga mocy, tak, to w twoim życiu zaczyna się manifestować Jego władza. Ty władasz. Władasz. Jakim sposobem demony są nam podległe, rozumiesz, inne rzeczy, to władasz. Jakim sposobem dusza twoja jest ci podległa? No bo władasz. Tak? Więc zobacz, to jest kontakt z Bogiem mocy. Ludzie chodzący z Bogiem, jest napisane, on sobie zarobił, tak? Ciasto zrobił z nich, tak? Z tymi, którzy chodzą z Nim. Ludzie chodzący, znający Boga mocy, to ludzie mocy. Że to się w ogóle przekłada. Wiara w Boga mocy przekłada się na twoją moc. Po prostu. Nie istnieje coś takiego, że my wierzymy w Boga, który nie jest Bogiem mocy. Takiego czegoś nie ma. Nie ma. I nasza wiara, żeby ona mogła funkcjonować, musi być wiarą w Boga mocy. A to jest potem widzialne w naszym życiu. Jesteśmy ludźmi mocy. Wiesz, może po prostu, ja pamiętam, jak w naszym pierwszym kościele my stanęli przed człowiekiem chorym na AIDS. Chłopak był młody, miał AIDS, miał już mięsaki kapustiego, co on w ogóle, pleśniaki na gardle. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ma AIDS. Świeżo przyszedł wtedy w ośrodku dla bezdomnych, prowadziliśmy kościół i on... Spotkaliśmy go po nabolecie, zagadłem, ja mówię, może ci witaminy jakieś kupić, tak? Bo tam się dużo bezdomnych przychodziło, różnych... A on mówi, co mnie witaminy, wiesz, chłopie, jak ja AIDS mam. Ja pamiętam, ja to jak dziś pamiętam, stanąłem przed nim i mówię, no ale to co? Czy to nie jest problem? A on mówi, słucham? Ja mówię, a jak kupi, wiesz, bo wiesz o co chodzi? Ja w ogóle znam Boga mocy, ja nie znam innego Boga. Nie znam, w ogóle nie wiem o to. Mówię, no nawet to co, że masz, wiesz, w ogóle nie dotknęło mnie. No, w ogóle, rozumiesz, jak znasz Boga mocy, to ci nie dotyka, że on ma AIDS. No co z tego, że on ma AIDS? No ale mówię, jak nie chcesz, to nie będziesz miał AIDS. On mówi, że żartujesz ze mnie. Ja mówię, nie, no, nie żartuję. No, pomodlimy się o ciebie w przyszłym tygodniu. Mówię, nie będziesz miał AIDS. I cię zniknie. My go ochrzciliśmy. Pamiętam, jak ktoś miał żółtaczkę. Temu, nie wiem, czy co tam się to nazywa. Wyszedł z wody, natychmiast mu znikła żółtaczka. Zregenerowała mu się cała wątroba. Z wody wyszedł, z rzeki, z kry. No. Facet do dzisiaj żyje, ciema żony, tak? Dzisiaj usługuje, terapeutą nawet został. Bóg jest Bogiem mocy, to nie ma innego Boga. My wierzymy w takiego Boga i to jest jeden z zaczepów naszej wiary. I my musimy te rzeczy ze sobą ładnie wszystkie poskładać. Poskładajmy te rzeczy ze sobą, przyjaciele. Wszystko w związku z Bogiem objawia się w mocy, czyli w możliwości działania. Jeżeli i będąc chrześcijaninem stajemy przed dylematami życiowymi, że nie możemy czegoś zrobić, nie możemy czegoś osiągnąć, tak? To jest to dowód na to, że my nie wierzymy w Boga mocy. Jeżeli przechodzą przez nas. Nie, no to jest już niemożliwe. Nie, nie, to taka rzecz to jest. Nie, nie, to się nie stanie. Nie. Bóg jest Bogiem mocy.
Ale to ja tego nie doświadczam. Musisz w to uwierzyć. Teraz zobacz bardzo ciekawą rzecz w związku z tym, co ty mówiłaś. Zobaczcie, jeżeli ty czujesz się kochany, to ty w ogóle nie masz z tym żadnego problemu. Wiecie, Sara, nie ma Sary? O, Sara śpi. Idę gdzieś tam. Sara, ona czuje się kochana. To jest coś niesamowitego, jak ja na Sarę patrzę. Ona w ogóle czuje się kochana. Co w związku z tym się dzieje, że ona czuje się kochana? Ona ma bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa. I teraz posłuchajcie, co się dzieje dalej. Jak to idzie dalej? Jak to implikuje ten temat w ogóle moc? Oglądamy sobie Forresta Gumpa. Ja, Sara i syn nasz Wiktor. Wiktor nasz jeszcze nie poznał Pana Jezusa. Ma 20 lat, Sara ma 10 lat. Oglądamy razem Forresta Gumpa. I tam jest taka akcja, że jeden z kolegów z frontu urwała mu bomba nogi. I gość ma depresję, taki porusznik. I Sara tak ogląda i mówi, a dlaczego on ma depresję? I Wiktor obok siedzi i mówi, jak to dlaczego ma depresję? No facetowi nogi urwało, no młody facet, mówię, 30 lat nie ma. Wiecie, ja mi tłumaczę normalnie po ludzku, wiesz, a ja w ogóle siedzę, w ogóle mówię, o Boże, mówię, dwa światy w ogóle, wiesz, nie? Bo Sara jest narodzona z Bożego Ducha, wypełniona Duchem Świętym, możemy być, ona. Ale Sara myśli, przez chwilę myśli, no dobrze, ja no rozumiem, że nogi mu urwało, ale dlaczego on ma depresję? Mówi, człowieku, no mówi, no nóg nie ma, młody facet, nie ma nóg, urwało mu nogi. A tobie to mówię, jakby ci nogi urwało, to co? A ta siedzi, wiesz, jak to co? No by powiedziała tacie, by się pomodły, by urosły. On nie mówi, no wyszedł z pokoju. To było, rozumiecie, to było dla nie, no mówi, to było za, ale o co chodzi? Dlaczego ona tak ma? Ona ma absolutne poczucie bezpieczeństwa. Wiesz, ona wierzy w miłość. Ta wiara w miłość zaimplikowała wiarę w moc. Ona żadnych wątpliwości. Żadnych. Zobaczcie, a Jezus mówi, bądźcie jak dzieci. Zobaczcie, nie stwarzajcie innych koncepcji, wiesz? I teraz zobacz, czwarty element wiary. Pierwszy, wiara w koncepcję. Ja wierzę w koncepcję Bożą, że tak jest. Nie tworzę własnych koncepcji. Tak? Pierwszy podstawę. Dwa, ja wierzę w imię, czyli ja wiem, co jest z tym Jezusem. Ja to wiem. Wiecie, że nasza wiara to się nie opiera na wrzące. Jak my w ogóle mamy dowód w Jezusie. Potężny dowód. Prawda? Dalej jest wiara w to, że Bóg mnie kocha. Tak, ja jestem w ogóle o tym przekonany, doświadczam tego. Opieram się dalej na tym Jezusie. Tak? I teraz co? To implikuje dalej to, że ja wierzę w Boga mocy. To jest Bóg mocy. To ja mogę teraz. Co ja mogę? Wszystko mogę. Wszystko mogę. Mogę Pepsi zmienić w kole. Wszystko mogę. Ja nie... Zobaczcie, we mnie istnieje taka przestrzeń, że ja jestem pewny, że ja wszystko mogę. Ludzie nazywają mnie arogantem, chamem i wieloma innymi różnymi rzeczami. Zresztą poszukuję sobie to za wielką radość. Jestem człowiekiem wielu imion. To jest dobre. Naprawdę. Ludzie sobie nie zdają sprawy. Jakiegoś takiego jednego człowieka napisałem, bo tam był taki kulturalny taki abnegat. Napisałem, mówię, wiesz co, albo pojedź ze mną jak trzeba, tak? Albo przyślij mi jakieś pieniądze. Mówię, coś zrób, mówię, albo w te, albo w tamte. Mówię, bo jakoś zawierzenie w próżni, wszyscy jesteśmy tutaj. Mówię, bo jak ze mną dobrze pojedziesz, to mi dobrze pobłogosławisz. Tak, jak mi przyślesz kasę, to będzie na legalu, tak? Ale zróbmy coś, mówię, coś konkretnego w tym wszystkim. Bo taki jesteś, mówię, nie wiadomo, czy ty mnie przeklinasz, czy błogosławisz, czy co ty tam mnie tutaj robisz.
Rozumiesz, tak nie bardzo się tutaj, wiesz, w tym ogarniam. Zawsze moja żona mówi, żona moja mówi, ja bardzo konkretne rzeczy lubię, konkretne rzeczy, konkretne, kopa, tak to tak, nie to nie, chłop to chłop, baba to baba. Tak, to wszystko ma swoje miejsce, tak? Wiara, to wiara w Boga mocy. Stajesz przed problemem jakimś i ten problem natychmiast traci na wartość. Natychmiast. I teraz rozumiecie, to jest bardzo ważna rzecz. To jest fakt naszej wiary. I to nie jest taka enigmatyczna moc, taka, co sobie wymyśliliśmy. Tylko w ogóle widzimy Chrystusa zmartwychwstałego. Chrystus to zmartwychwstał. Ten zmartwychwstał, mamy Boga zmartwychwstał. On stał zmartwychwstał, wyszedł z grobu. I On Cię kocha, i On jest przy Tobie. Ty rozumiesz? Cokolwiek się w ogóle dzieje, to On jest w ogóle za Tobą, z Tobą jest. Jakby w Twoim życiu jest. W ogóle nie... Patrz, jaki to jest moment. On nie rozmawia w ogóle o różnych rzeczach. On nie moralizuje Ciebie, w ogóle jest przy Tobie, tak? Ty uderzasz, On uderza. Ty chwytasz, On chwyta. Tak? Zobacz, co to jest. Wiesz, jak się żyje wtedy? W każdej chwili jesteś w stanie powiedzieć do każdego problemu, że musisz w tej chwili zniknąć. To będzie bardzo silne w Twoim życiu. Ja mówię do diabła i on nie odchodzi. Ja mówię i odchodzi. A dlaczego tak jest? Ja mówię, bo Bóg mnie bardziej kocha niż Ciebie. Kiedy go po chwilę mam fory i koniec. Rozumiesz? A mówię, a ja mam! I ten Pawłowy tekst się bardzo podoba. Oni tam, Paweł mówi, że jest ma obywatelstwo rzymskie. Tak? I ten centurion tam, wiesz, stanął. Rzymskie? Ja wielkie pieniądze musiałem za to dać. A mówi, a ja to mam od urodzenia. Rozumiesz? W ogóle... Dlaczego u ludzi nie działa na przykład rozkaz wobec diabła? Ja do niego mówię, krzyczę. Ja mówię, człowieku, mówię, przecież zobacz, jaki jest twój stan. Czy ty uważasz, że diabeł, bo diabeł to jest psychopata, ale na litość boską diabeł to nie jest ćwierć inteligent. Nie jest psychopata. U nas w mieście żył taki psychopata, tak? Ale on miał 142 IQ. Gwałcił kobiety, mordował, tak? Przesiedział kupę lat więzienia. 142 IQ. Facet w 79 roku razem ze swoimi kolegami zgwałcił kobietę. Butelką potłuczoną wyciął jej narządy rodne i zginęła. Rozumiecie? Dostał za to karę śmierci w tym. Słuchajcie, co robi psychopata? W celi, w nocy, dusi ręcznikiem współwięźnia i go zabija. Wiecie dlaczego? Bo wie, że nie mogą wykonać kary śmierci, jeżeli będzie drugi proces rozpoczęty. Muszą skończyć drugi proces. Rozpoczął drugi proces o morderstwo. Rozumiecie? Kolejne lata życia. Zawożą go do tworek na badanie psychiatryczne, tak? Zabija tam dwie kolejne osoby. Zabija sanitariusza i następnego współwięźnia. Dają mu artykuł 25 w Starym Kodeksie, 25 paragraf 1, tak? Trwale niepoczytalny i wychodzi na wolność. Za jedną osobę dostał karę śmierci. Zabił 4, jeszcze 3 następne. Trwało to chyba 12 lat, nie? Ale wyszedł. Psychopata, geniusz. Diabeł to psychopata, geniusz.
Jak ty się wyżywasz, masz brak poczucia bezpieczeństwa. Pędź, pędź, pędź! Jakby patrzysz na... Rozumiesz. Rozumiesz? Jeden usługujący miał jakieś takie objawienie, tak? Jak idzie kościół i demony im siedzą na plecach i sikają im na głowę. Tak. Wylęknieni ludzie. Brak poczucia bezpieczeństwa powoduje, że nie mają kontaktu z Bogiem mocy. Krzyczą, precz, 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 precz! Od razu mi się przypomina taki pastor. On jak się przyspieszało do 120, to natychmiast zaczynał się modlić innymi językami. Naprawdę. Nie palił się. Człowieku, ja to na początku myślałem, że mi się wydaje. Ja siedziałem z przodu, siedział z tyłu. Ten kierowca jedzie, w ogóle wiesz, patrzę. Paka 27, Shana Marola, BNL-BNL-SN, zwolnił, nie mówił się. Ja mówię, wiesz, roję sobie, wiesz o co chodzi, nie mam Boga, to wyobraźnię, co robię. Znów będzie to Shana Marola, ja mówię, ty uzależniony od gazu. Duch mu się załącza, napytał gazu, mówię, jaka jazda w ogóle. Rozumiesz, potem niedługo napisałem takie nauczanie, że ciebie modlitwy lęku. To są modlitwy przechwytywane przez diabła w ogóle. Modlitwy w lęku. Lepiej nie módl wcale. Masz się modlić w lęku, się nie módl. Po co? To jak karmić piekło tylko. To jest ofiara dla diabła. Ofiara. Wiara w Boga mocy przyjdzie. I ostatnie taka rzecz. Kochani, chcę wam powiedzieć o tym, że wiara, aby funkcjonowała prawidłowo, musi być wypowiadana. Wiara niewypowiadana jest wiarą słabą. I w ogromnej części przypadków w ogóle nie aktywnie. A więc ty możesz wierzyć, przyjacielu, w Boże Słowo. Możesz na tym oprzeć swoją wiarę, w Bożą koncepcję. Możesz w to wierzyć. Ty możesz wierzyć w imię Jezus, mieć głęboką świadomość tego, co się stało w Chrystusie Jezusie dla twojego życia. Ty możesz być pewny tego, że Bóg cię kocha i przeżywać tą miłość. Możesz też wierzyć w Boga mocy, czyli możesz być bardzo mocno ugruntowany w wierze, ale jeżeli twoja wiara nie będzie mówiącą wiarą, nie będziesz wypowiadał wiary, to ty się sam okradniesz. Kupa ludzi prawidłowo wierzy, ale oni nie mają języka wiary. Coś wam chcę przeczytać. Druga Księga Królewska. Druga Księga Królewska. Czwarty rozdział. Od 19 do 37 wersetu. Taki dłuższy fragment sobie przeczytałem. Od 19. A w ogóle to jest historia o kobiecie. I o Elizeuszu. Otóż była bogata kobieta. Bogate małżeństwo w zasadzie. Chociaż ona tam była tak naprawdę motorem wszystkiego, bo się o tym potem dowiadujemy, że on to był taki pokrzawiony gość, że ten jej mąż. A to było bogate małżeństwo i to był człowiek, i to byli ludzie, którzy byli wierzącymi ludźmi na tamten ówczesny czas. I mieszkali też w takim miejscu, mieli swoje gospodarstwo, w miejscu, gdzie przecinały się drogi do z Damaszku, do Jerozolimy. I tamtędy chadzał ówczesny prorok Elizeusz. Tam sobie chodził ten Elizeusz. I jak on tam sobie chodził, to on często przechodził przez to gospodarstwo i u nich sobie gościł. I któregoś razu ta kobieta, bo ona tak naprawdę, mówię, motor tego wszystkiego, też duchowy motor tego małżeństwa,
powiedziała do swojego męża, słuchaj, on tu często przychodzi, ten mąż Boży, a jak wiesz, że przyjmowanie męża Bożego to jest przyjęcie samego Jahwe, oni tak wierzyli zresztą prawidłowo. I to mówi, zbudujmy mu taką chałupkę, taki pokoik, to tam będzie, kiedy będzie miał komfort, gdzie przyjeżdża, jak będzie przechodził przez te nasze tereny, to tam będzie sobie spał i tak dalej. I oni mu to robią. No i on ma tam taki hotelik swój. No i kiedyś on po jakimś tam tym ugoszczeniu mówi, co mogę dla ciebie zrobić? Krótko powiedziawszy, wiesz, o co chcesz, abym prosił Boga? Oczywiście wiemy, jak ja była koniunkcja duchowa w tamtych czasach, nie będę tego wyjaśniał już w tej chwili. I ona, no, ona mówi, że wszystko jest super, wszystko pięknie, natomiast no, nie ma dziecka. To już była egzegeci twierdzi, taka kobieta w wieku między 45 lat, że nie mam dziecka. I on mówi, za rok tutaj przyjdę, będziesz miała dziecko. I zaczyna się historia od 19. Jest tutaj już to dziecko i to dziecko, któregoś ono się urodziło w wyniku tego proroctwa. I to dziecko już jest duże, jest napisane tak. Aha, i ono wyszło z ojcem swoim na pole, było gorąco, ojciec tam coś zbierał, zboże. I rzekło do swojego ojca, moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi, zanieś je do jego matki. W ogóle też, ja chcę, żebyście też zwracali uwagę na pobożne rzeczy, w ogóle ciekawy człowiek, nie? Ciekawy facet. Moja żona kiedyś powiedziała, mówi, modlę się, żeby w tym kraju powstawali prawdziwi mężczyźni. Modlę się o to. Nie? Dziecko mu zasłabło, on mówi, zanieś do matki. Czujesz klimat, jaki gość? W ogóle wyobrażasz sobie, jaki pacjent w ogóle. Tatuś. Zaniesie do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. Wtedy ona wyszła na górę i położyła je na łożu męża Bożego, to do tej chałupki go zaniosła, a zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Następnie przywołała swojego męża i rzekła, przyślij mi proszę jednego ze sług, jedną oślicę, pośpieszę do męża Bożego i wrócę. Elizeusz już tam sobie jest u siebie. A on rzekł, w ogóle to ciekawe, ona nie mówi, że ono umarło. W ogóle nie mówi jemu. To znaczy, to jest człowiek, który w ogóle ma tak niewielkie zainteresowanie wszystkim, że się w głowie nie myśli. A on rzekł, po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież ani nów, ani sabat. Jeszcze religijny był tutaj. W ogóle uważał, że do męża Bożego to się chodzi tylko jak jest nów albo sabat. A po co będziesz szedł do kościoła, przecież się nie niedziela? Ludzie mówią, ale mam modlitwę nocną. Jak modlitwę? Lecz ona na to, daj spokój. W ogóle nie gada z nim. Osiągnąwszy więc oślem, rzekła do swojego sługi, prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Zobaczcie, nie ma ani krzty paniki. Umarło dziecko. Umarło dziecko. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży z dala ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi, otóż owa szunamitka. Wybiegnij proszę naprzeciw jej i zapytaj jej, czy jesteś zdrowa, posłuchaj, czy jesteś zdrowa, czy zdrów twój mąż. Jeszcze raz. Wybiegnij proszę naprzeciw jej i zapytaj jej. Zapytaj. Bardzo ważna rzecz. W ogóle wie, że ona przychodzi, bo mówi, otóż ona, czyli z tego wynika, że on do Gehaziego mówi, będzie do nas szła szunamitka, że on ma objawienie, ma proroczy wgląd. Ale teraz on go wysyła i mówi, zapytaj ją, po co w ogóle mają pytać? Przecież ona za chwilę do nich przyjdzie. To jest bardzo ciekawa historia, zobaczcie, w ogóle nie trzyma nam się kupy, w ogóle Gehaziego w ogóle wysyła. On ma objawienie, że ona idzie, on to widzi w duchu, tak? Ma proroczy ogląd i wysyła Gehaziego
z historii wiemy, że Gehazi jest tak pokrzaniony, że się w głowie nie mieści. To w ogóle wielkie miłosierdzie tego Elizeusza, że on go trzyma, tego Gehaziego, rozumiesz? Wiecie, bo to był za typ ten Gehazi, tak? I teraz jakkolwiek, i teraz on, idź się jej zapytaj. Co się zapytaj? Czy jesteś zdrowa? Czy zdrów twój mąż? Czy zdrowe twoje dziecko? I on leci, on się pyta. A ona odpowiedziała, zdrowi jesteś. Dziecko nie żyje. Religijny. Tak? Pozbawiony jakiegokolwiek instynktu ojcowskiego mąż, tak? Nie mający pojęcia o relacjach rodzinnych, tak? Nie mający pojęcia o relacji z Bogiem. Tak? Zobaczcie. Tutaj jest napisane, zapytaj ich, czy jest szalom. Zapytaj jej, czy ma szalom. Wiecie, to jest wielkie słowo. Zapytaj jej, czy ma szalom, czy oni mają szalom. Czyli zupełne zaspokojenie, zupełne zabezpieczenie, zdrowie, akceptację. W ogóle, wiesz, to słowo oznaczało. A ona mówi, zdrowi jesteśmy, szalom mamy, szalom Gehazi, szalom. Matka straciła dziecko, zero oparcia w mężczyźnie, szalom. Oni idą później tam razem. Elizeusz wchodzi. Kładzie się na łóżko dziecka, tak? Dziecko zaczyna kaszleć, demon śmierci odchodzi, dziecko zostaje zbudzone z matki. Taki jest dalsza część tej historii. Co zrobiła ta kobieta? Ona mówiła wiarę. Dlaczego to dziecko zostało zbudzone z matki? Bo jego matka mówiła wiarę. Jego matka ani jednym słowem nie wycofała się ze swojej wiary. Jego matka stanęła w swoich słowach ponad emocjami, ponad relacjami rodzinnymi, ponad religią. Jego matka kłamała. Wiesz, co to znaczy wyznanie wiary? To się nazywa święte kłamstwo. Musicie się nauczyć kłamać w święty sposób. Musicie zrozumieć, co to jest słowo wiary. Nasze usta są końcówką mocy. Jesteśmy dzisiaj, przyjaciele, sumą naszych myśli i słów. Masz w swoim życiu dzisiaj to, o czym do tej pory myślałeś, czy myślałeś i mówiłeś, czy mówiłeś. Tylko pomyśl. Nic więcej nie ma. Prawo przyciągania. Jeszcze raz zachęcam do posłuchania tego nauczania. Prawo przyciągania. Poprzez twoje myśli i słowa ściągnąłeś takie, a nie inne rzeczy do swojego życia i tylko takie, a nie inne. Nic więcej nie masz, bo nic więcej nie wymyśliłeś, nie wypowiedziałeś. A jeśli masz jakiś problem w życiu, to dlatego, że do tej pory tak myślałeś i tak mówiłeś. Tak sobie te rzeczy ściągnąłeś. Ja ludzi uczę mówić w wierze. Mówię, wiara musi być wyznawana. List Jakuba opowiada nam całą wielką historię o tym, że język nasz jest jak ster okrętu. Gdzie pójdzie, tam popłynie cały okręt. Ludzie mówią tak, chciałbym, żeby moje życie było takie święte. Ja mówię, zacznij mówić dobrze. Bo w liście Jakuba jest napisane, tak, że za pomocą języka, tak, sterujemy całym naszym ciałem. Mam 45 lat. Nigdy nie byłem tak zdrowy. Nigdy nie miałem tak zdrowych organów. Nigdy nie byłem tak silny jak teraz. Nigdy. Nigdy nie miałem takiej kondycji fizycznej jak teraz. Nigdy. Mam teraz w wieku 45 lat lepszą kondycję fizyczną niż jak miałem 17 lat. Wiecie dlaczego? Bo ja mówię do swojego ciała. Mnie słyszy moja śledziona, wątroba, nerwiczki,
staliczki. W związku z tym, że czuję się bardzo kochany, to ja się w ogóle bardzo lubię. Mam bardzo wysoki poziom miłości własnej. W związku z tym, ja w sposób pełen wiary i czułości zwracam się do siebie. W związku z tym, to co we mnie jest, jest takie jak mówię. Odnawiają się części mojego ciała. W ten sposób wyszedłem z patologii, które zostawiły narkotyki w moim życiu. Z mojego organizmu zniknęły wszystkie sprawy związane z narkotykami. Oczyściłem sobie wątrobę, serce, nerki, wszystko. Ja mówię to swoich myśli. Ja mówię to przedmiotu. Rozumiecie? Ja mówię to części samochodu. Ja mówię do mojej przyszłości, ja mówię do mojej teraźniejszości, ja mówię do diabła, ja mówię do demonów. Rozumiecie? Ja cały czas mówię. Z tego wszystkiego najmniej mówię do Boga. Chrześcijanie uważają, że najwięcej trzeba mówić do Boga. Ale Bóg powiedział, żeby nie mówić Jemu o górze, która stoi w twoim życiu. Bóg nie powiedział, powiedz mi o wielkiej górze, która stoi w twoim życiu. Tylko on powiedział, powiedz górze o tym, że ja jestem wielki. W ogóle Bóg taki nie jest wyrywny, żeby z nami gadać. Wy wiecie, że kupa rozmów, które prowadzimy z Bogiem, to nie są rozmowy z Bogiem, tylko z naszym umysłem? My mamy pogawędki z umysłem. Że tak nauczyliśmy gadać, my sami powiemy, sami odpowiemy. Mówię, Pan mi powiedział, że i tak nikt nie udowodni, że to nie Pan, i tak nikt nie udowodni, to jest proste. No nikt tam nie udowodni, że tam Pan nie powiedział. Rozumiecie? To są pogawędki z Bogiem bardzo często. One nic nie przynoszą. Żadnej mocy nic tam się nie wydarzyło, wiesz, utwierdziłeś się w jakiejś patologii w ogóle. Rozumiesz? Ale Bóg powiedział nam, żebyśmy mówili wiarę do ludzi, do przedmiotów, do zwierząt, do roślin, do domów, do podłóg, do sufitów. Rozumiecie? Mamy mówić wiarę. Wiara wypowiadana jest wiarą zupełną. Paweł mówi, uwierzyłem, przeto powiedziałem. Uwierzyłem, przeto powiedziałem. Ja cały czas mówię w wierze. Mówię w wierze do mojej żony. Mówię w wierze do dzieci. Mówię w wierze. Nauczyłem się mówić w wierze. Nabrałem pewnego tonu mówienia w wierze. Rozmawiam normalnie, tylko że w wierze. Żartuję sobie w wierze. Rozumiecie w ogóle? W wierze. To nie są specjalne słowa, które są wypowiadane. To jest styl mówienia. Tak? Styl mówienia. Wszystkie piosenki w kościele mamy pozmieniane z piosenek niewiary na piosenki wiary. Tak? Piosenki się zmienia. Nie śpiewa się jakichś popierdółek pod tytułem opartych na nadziei. Ja w ogóle nie mówię nadziei. Nadzieja mnie nie interesuje. Nadzieja działa beze mnie. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Nadzieja działa beze mnie. Na przykład mam nadzieję, że wróci Jezus. Do tego, żeby wrócił Jezus, niepotrzebna jest moja wiara. Wystarczy moja nadzieja, żeby się dobrze czuć. Ponieważ moja nadzieja, ona niczego nie ściąga i niczego nie dotyka. Jest dla mojego dobrego samopoczucia. Nadzieja jest tylko po to, żebyś się dobrze czuł. Po nic więcej. Wiara natomiast, tak? To jest siła sprawcza. Wiara jest siłą sprawczą. Wiara jest tu i teraz. Dotyczy tego, co jest teraz. Określa rzeczy takimi, jakie określa je Bóg teraz. Modli się ktoś o ciebie? Proszę ciebie. Po modlitwie zdejmij coś z siebie ręce.
zapyta się ktoś inny ciebie, co robiłeś dzisiaj wieczorem? A ty powiesz, byłem chory i powiesz właśnie w ten sposób. Byłem chory, poszedłem na nabożeństwo, położono na mnie ręce i zostałem uzdrowiony. I ktoś się pyta, jesteś zdrowy? No oczywiście, no przecież poszedłem na nabożeństwo, położono na mnie ręce i jestem zdrowy. Ale czy to czujesz? Nie, no nic nie czuję. Ale czy czujesz się lepiej? Nie, no nie czuję się lepiej. Czujesz się gorzej? Nie, no nie czuję się gorzej. Czuję się różnie. W tej chwili czuję się o 50% na przykład lepiej. Za chwilę się czuję o 50% gorzej, ale nie ma to żadnego znaczenia. Jestem zdrowy. I to wyznanie twoje spowoduje, rozumiesz, że uruchamia się mechanizm uderzeniowy mocy Boga. Rozumiecie? Mechanizm uderzeniowy mocy. Nie rozmawiasz więcej z nikim nigdy już o tym, że jesteś chory. Nigdy, nigdy nie rozmawiasz. Nigdy. Może cię łupać w plecach gorzej niż cię łupało przed modlitwą. Rozumiesz? Ale na pytanie żony, męża, brata, siostry, jesteś zdrowy? Ty powiesz, jak najbardziej. To jest bardzo proste. Zapytaj jej Gehazi, czy zdrowa ona, czy zdrowy jej mąż, czy zdrowe jej dziecko. Gehazi, idź powiedz Elizeuszowi, szalom mamy wszyscy. Jesteśmy zdrowi, cudownie nam wszystkim, świetnie się mamy, super nam po prostu, wow! Rozumiecie, co się stało? Ta kobieta za pomocą wyznania wiary zaprzeczyła faktowi śmierci swojego dziecka w związku z tym Duch Święty wzbudził jej dziecko z martwych. Elizeusz w tym miejscu występuje w miejscu, jest Bogiem, on jest jak Bóg. Gehazi, tak? On jest głosem Boga, to jest głosem Boga, tak? I Bóg mówi do ciebie, tak? Jak się gniewasz. On jest taki podstępny. Nikogo bardziej podstępnego niż Bóg jeszcze nie spotkałem. O, jaki on nie spotkał? Tam diabeł to się w ogóle... Przy tym w ogóle jaki jest Bóg, to w ogóle diabeł to wysiada. Ja się przyglądam na działania w ogóle Jezusa, jakie to on w ogóle na numery walił, w ogóle to człowieku tam. Wszystko, udawał nawet różne rzeczy człowieku. Czego on nie robi. Żeby tylko sprowokować. Bóg pomaga ci, tak? Prowokując cię, pomaga ci w twojej wierze. Bóg mówi, mów dziecko, mów wiarę, mów krzyż. Mów wymianę krzyżową. Mów miłość, którą mam do ciebie. Mów moc. Mów te rzeczy. Ogłaszaj, wykrzykuj. Bądź pełen pasji w tym, co mówisz. Nie myśl sobie, że masz przerwę w mówieniu wiary. Nie siadaj przy twoim pastorze, przy twoim liderze, mówisz, wiesz co? Jednak mówię, wiesz, no tak jakoś, no wiesz, no nie jest najlepiej, no. Jest bardzo dobrze. W moim życiu jest bardzo dobrze. W moim życiu nie jest źle. W moim życiu nie będzie dobrze. W moim życiu jest doskonale dziś. Ja mówię wiarę. Ludzie, żebyście wy wiedzieli, co ja w ogóle wygaduję czasami. Do jakich rzeczy i struktur ja w ogóle mówię. Ja jestem zadziwiony czasem, co ja mówię w ogóle. Ja się za to mówię, nie to mówię, mówię takie rzeczy, mówię. Ale mówię, przecież to prawda, bo znam koncepcję Boga.
Znam koncepcję. Ja teraz mówię na podstawie tej koncepcji, no. Na podstawie tej koncepcji. Ja, rozumiecie, to jest bardzo ważna rzecz. My musimy mieć ustawicznie słowo wiary. Jeszcze raz podkreślam, to nie oznacza, że kiedy my nie mówimy wiary, to wiara nie działa. Nie, to nie, że ona nie działa. Ona działa, tylko w osłabiony sposób. A czy nas w ogóle interesuje, przepraszam, oczekiwanie wierze kupę lat na coś? Chyba nie, prawda? Przynajmniej mnie nie interesuje. Ja nie jestem zainteresowany tym, żeby 30 lat czekać na jakieś zmiany. Tak? Bo ja w ogóle nie wiem, czy jutro Jezus nie wróci. Ja nie mam drobnych. Mnie szkoda prądu na to, żebym ja czekał pół życia na coś. Po co mnie to potrzeba? Ja po to mam wiarę, żeby dziś, tu i teraz osiągać określone rzeczy. Jeżeli ja w coś wierzę, to ja jestem jak wół. Jak wół. Ja się w ogóle... A im trudniej, a to jest najciekawsze, a im trudniej naokoło, tak, to ja bardziej się zbieram w sobie i idę w tej wierze w ogóle do przodu. I tak se wierzę. Jestem świadomy koncepcji. Wierzę w imię. Czuję się kochany. Jestem zupełnie zaakceptowany człowiekiem. Wierzę w Boga mocy i mówię wiarę. I to jest tych 5 elementów, na podstawie których my możemy dalej budować ludzi. To w ogóle my się bez tego nie obejdziemy. My nie przeskoczymy tego wielkim skokiem. My będziemy, w innym wypadku to będziemy zubożali, będziemy oszukani i połowiczni. Rozumiecie? To w ogóle są tego typu rzeczy. Każda z tych rzeczy, o których wam dzisiaj powiedziałem, ona jest silnie umocowana, tak? Zarówno w Biblii, jak w moim osobistym doświadczeniu i w tym, na co się przyglądam w Królestwie Bożym. Mnie w ogóle, ja jestem człowiekiem, którego bardzo interesuje pełnia. Ja się nigdy nie zadowalam, słuchajcie, że tam wezmę troszkę i tam sobie, wiecie, ja w ogóle nie biorę troszkę, mówię, nie biorę, bo po co, mówię, lecimy, to lecimy po całości, mnie w ogóle po całości rzeczy interesują. Ja nie rozumiem niektórych ludzi, na przykład zawsze mnie to dziwiło, dziwili mi ludzie, przedziwni są niektórzy ludzie, na przykład ludzie są nienawróceni, przychodzą do kościoła, i tak siedzą w kościele, na przykład mąż jest nawrócony, żona nie nawrócona, czy odwrotnie. I ci ludzie przychodzą do kościoła, i ci nawróceni, i tak siedzą, i tak spędzają czas. I sobie, po co to w ogóle? Mi by do głowy taka rzecz nie przyszła. Takie byle co, takie słabe to wszystko, takie nijakie. Rozumiesz, o co chodzi? Kurczę, to już się upić lepiej, jakoś w ogóle rozumiesz. Pójść na całość, gdzieś w tym życiu powiedz, tak? Rozumiesz, chwycić te życie jakoś, tak? Wczoraj Kirk Douglas obchodził 101 urodziny. Nie jest narodzony z Bożego Ducha, rozumiesz? Jest Żydem i lubi papieża. Człowieku. I żyje 101 lat, jest milionerem, rozumiesz? W ogóle i nazywa. I w ogóle prezentuje takie, że tak powiem, mówią, że to ostatnia taka chluwa Hollywood, wiecie, to już po tamtych ludziach, wiecie, to już tam nic nie zostało dzisiaj, to mówię, to już śmieci wszystko. I se żyje. Pełnią życia od Pucybuta, człowieku, ojciec jego śmieci wywoził, wiecie, przyjechał od Pucybuta do milionera, facet poszedł po całości bez Chrystusa, dziękuję uprzejmie. Jeszcze ślad zostawił na tej historii taki, że go będą przez następne 101 lat oglądać w telewizji. Westerny i sprawy. Zobaczcie, mamy Ducha Świętego. Jesteśmy dziećmi Boga. I musimy zrozumieć, jakby za pomocą czego mamy żyć zwycięskim życiem. My musimy chodzić w pełni wiary. My nie możemy być ludźmi, którzy będą liczyć na to. Coś nam skapnie, coś nam zleci. Pan nam da, Pan nam da, to coś się uda. A chrzanić to, a zbudować wiarę, zbudować potężną, silną wiarę właśnie.
A właśnie stanąć na tych pięciu elementach, o których mówiłem, w ogóle resztę odrzucić, na tym stanąć, rozumiecie? I z tego się wybić. Po to doszukać gdzie indziej. Słuchajcie, jak mamy silne rzeczy, bierzmy silne rzeczy. Silne rzeczy. Wiecie, jest taka fajna rzecz, że im lepszym samochodem się jeździ, tym mniej cię interesuje, tak? Samochód, który jest gorszy. W ogóle nie zwracasz uwagi człowieku. Jeździłeś samochodem za na przykład 2000, tak? To patrzyłeś, o, samochody były 5000. Te samochody mają ludzie, a tutaj taki. Jedziesz samochodem za na przykład 10 tysięcy, to te 5 tysięcy wiesz, weź w ogóle, wiesz, przechodzisz, w ogóle nie zwrócisz uwagi, nie pamiętasz jaki miał lakier, nie pamiętasz co za marka, rozumiesz? Wiesz, nie obchodzi cię to w ogóle. Wcześniej czyściłeś za 2 tysiące, polewowałeś tylko i marzyłeś za 5 tysięcy, tak? A teraz po prostu jeździsz i koniec, tak? Mamy fajny samochód, jedziemy sobie teraz trasą, cieszymy się z tego samochodu, jedziemy sobie trasą i Agata mówi, zobacz jaki samochód tam jest. Popatrzyłem, Rolls Royce. W ogóle jedzie se wolno. W ogóle jedzie, nie? Dobrze. W ogóle wiesz o co chodzi. Wyminęliśmy, w ogóle, ale o co chodzi? Jedno spojrzenie na coś, co jest większe, co jest potężniejsze, tak? I to, co posiadasz, zupełnie ma inny wizerunek. Bóg kieruje nas, zobaczcie, my tego nie mamy przypadkowo, zobaczcie, są naturalne rzeczy nasze. To jest tak, jak zjesz coś dobrego, nie? Ja wiecie, jak siedziałem w więzieniu i na przykład raz w tygodniu było dobre jedzenie. Bo tak to było jedzenie, tak na nim się żyło normalnie, ale ze smakiem to było tak różnie. Ja oczywiście miałem metodę, jak się narodziłem z Bożego Ducha, że jestem człowiekiem wiary, to sobie wymyśliłem metodę na to jedzenie więzienne. W ogóle modliłem się o to jedzenie. Na przykład modliłem się o parówki w ogóle, wiesz, nakazywałem, żeby miały na przykład 60% białka. I jadłem te parówki. Ćwiczyłem, nabierałem masy mięśniowej, w ogóle wiecie o co chodzi, i świetnie się czułem. Kiedyś salmonella była w parówkach. Człowiek, 80% więzienia była chora, ja nie. W ogóle ja to wszystko lecę, w ogóle ja w to wierzyłem, w ogóle wiecie, ja się świetnie czułem, świetnie się miałem, nie miałem szarej skóry, rozumiecie jak ten, ale wiecie, wtedy ja się w ogóle cieszyłem się na takie różne fajne jedzenia, których dzisiaj nie dotykam w ogóle. Ja się cieszyłem na kluski takie z kapustą, wiecie, ale od wyjścia nie jadłem takich rzeczy w ogóle. Mnie to nie interesuje. Wiecie czemu? Mam lepsze jedzenie. Lepsze. Ja wam pokazuję bardzo silną rzecz. Weźcie to. To jest bardzo dobra rzecz. Skupcie się na tym. Wyrzućcie niepotrzebne formuły zainteresowań. Wyrzućcie. Skupcie się na tych elementach. Osiągniecie sukces. Wiara wasza wzrośnie. Umocnicie się. Zobaczycie, jak to działa. To jest bardzo proste. To jest wręcz prymitywne. Rozumiecie? My zaczęliśmy stawać na koncepcjach Bożych. Koncepcja. Taka koncepcja. Kurczę, wiecie, jak to na początku, jak ja się czułem? Ja się czułem taki ogołocony trochę. Mówię, aha, to jest prawda. To wszystko, no to nieprawda. No jej, ale ile było tego wszystkiego w tej pory? W ogóle tak całkiem się dobrze czułem w tych innych rzeczach. Wiecie? Wiecie, jak to jest, że jak człowiek nie ma czegoś, to cieszy się, jak ma dużo byle czego. Byle dużo byle czego. Rozumiecie? A jak masz coś dobrego, tak? To nie musisz jeszcze mieć byle czego. Jak masz brzydkie podłogi w domu, to je musisz czymś nakrywać. Jak masz piękne podłogi, to nie musisz ich niczym nakrywać. Rozumiesz? Jak masz piękne meble w domu, to one są same z siebie piękne. Jak masz brzydkie meble, to ciągle coś na nich tam trzeba ustawić, przykryć, zrobić, upiększyć.
Bo mamy potrzebę piękna, naturalna sprawa. Po prostu. I rozumiecie, nie pójdzie się odrzucać rzeczy, bo do tej pory one wam służyły jakoś. To, że coś służyło jakoś, to jest nieważne. Ja podrzucałem różne rzeczy, aha, to taka jest Boża koncepcja, to jest tak i koniec. Na przykład, nie znamy nikogo według ciała. Taka koncepcja Boża. Nikogo według ciała nie znamy. Wom. Wszystkie związki według ciała. Wom. Szom. To nie znam żony według ciała. Nie znam męża według ciała. Nie znam dzieci według ciała. Mieliśmy sprzedać samochód. Tego kupiliśmy poprzedni, mieliśmy sprzedać. Ale jakoś, że bo to jest taki samochód, że potrzebny jako kupca, naprawdę, kogoś, kto się na tym zna. Bardzo dobry samochód, włożyliśmy w niego spore pieniądze, świetnie jeździ i tak dalej. I taka myśl mówi, ok, to póki go nie sprzedamy, to go damy do ewangelizacji. Nie, bo druga grupa ewangelizacyjna w kościele powstała, to drugi samochód nie przyszykowaliśmy, sprzęt załadowaliśmy. I przychodzi nasz syn. I z Agatą rozmawia i mówi tak. Komu daliście Saba? Agata mówi Damianowi. Będzie nim jeździł i będzie głosił Ewangelię razem z ekipą. A Wiktor tak siedzi i mówi tak. Jak ja chciałem pojechać gdzieś Sabem, to nie chcieliście mnie. A Damianowi daliście samochód. Jak Ada siedzi przy nim i mówi tak. Bo Damian jest moim bratem w Chrystusie, a ty nie. To jest nasz syn. Ale jaka jest prawda? Nikogo nie znamy według ciała. Jak wygląda hierarchia wartości? Brat w Chrystusie stoi wyżej niż krew w jego ciała. I tylko tu lokuje się wiara. Czy to boli? Oczywiście. Czy to jest prawda? Oczywiście. Prawda jest ważniejsza niż boli. Tak się żyje. Rozumiecie, o co tu chodzi? Tak się żyje. Tak się żyje. I tak się odnosi zwycięstwo. Ale można tak nie żyć, nie? Tylko ta szkoła ma taki cel, żeby dać wam bardzo silne narzędzie. Wstańmy, proszę. Chodź, ja dziękuję ci za dzisiejszy wieczór. Ja modlę się w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci za to wszystko, co zostało dzisiaj powiedziane. Ojcze, ja chcę, aby Twoje słowa przenikały teraz ludzkie umysły. Aby następował teraz transfer z umysłu do ducha ludzi. Ojcze, ja modlę się o to i dziękuję Ci, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Ojcze, ja chcę, żeby Twoje aniołowie strzegli tego słowa, które zostało złożone w ludzkich umysłach. Ja chcę, żeby trwali w obecności ludzi. Ja uważam w imieniu Jezusa, że nie zostanie nic ukradzione z tych rzeczy, że nic nie zostanie zgubione, że nic nie zostanie w jakikolwiek sposób zmiażdżone przez diabła. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.